Zdrowia, szczególnie dla podatnika amerykańskiego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, nie słyszy się tak za bardzo o tym, że w Ameryce ludzie strajkują. No, strajkują i to w dużych ilościach. General Motors, właśnie związki zawodowe tych, Zjednoczone Związki Zawodowe samochodowców, czy budowniczych samochodów, to się nazywa United Auto Workers, czyli Zjednoczeni Samochody Pracownicy. No, to można tak w ten sposób przetłumaczyć bezpośrednio. To jest taka sprawa, że no dużo się nie rozmawia, tak samo jak i Trump nie rozmawia na ten temat, no bo on bardziej jest związany z hotelami i z tego rodzaju rzeczami, no ale te sprawy jednak nie znikają. Jakiś czas temu zrobiłem właśnie filmik o strajkach nauczycieli, no i właśnie do tego to się sprowadza, że to jest budżetówka. Ta ilość w 2000, w ostatnich latach, no to była największa od 1980 lat. Ministerstwo Pracy podało, że było 20 bardzo sporych, bardzo dużych strajków w 2018 roku i to było najwięcej od 2007 roku. I to nie tylko wzrasta wielkość tych strajków, ilość tych strajków, ale też częstotliwość. 490 tysięcy ludzi strajkowało w zeszłym roku, także to był największa liczba od ostatnich 32 lat. No i to nie jest tylko, że są pewien przemysł, czy pewne rejony, ale to strajkują w szpitalach, strajkują w szkołach, strajkują w hotelach, no i strajkują aż od Kalifornii tutaj na zachodzie do Vermont, do Oklahomy w tych środkowych. Strajkują gdzie się da. I gdzie najbardziej strajkuje? No budżetówka. Budżetówka, czyli ludzie, którzy pracują, to jest służba państwowa. Tak to się nazywa, ta służba państwowa, no ale to już nie jest tak bardzo służba państwowa. No strajkują też prywatnie, no tak jak ten General Motors, można powiedzieć. I co jest ciekawe, no teraz wszystko się przesuwa. Ostatnie 10 lat, a szczególnie ostatnie 2 lata, kiedy Trump został wybrany, no to dużo się zmieniło. Bezrobocie jest najmniejsze od 50 lat w Ameryce. Jest po prostu nieprawdopodobne, jakie jest zapotrzebowanie na pracowników. No i to się okazuje, że to jest najlepsza metoda właśnie do strajkowania. Dlaczego? No dlatego, że w zasadzie, jeżeli jest tak niskie bezrobocie, to znaczy, że ciężko znaleźć nowych pracowników, a jak znaleźć ciężko nowych pracowników, no to można wynegocjować dla pracowników dużo lepsze warunki. I to jest ten okres. 2017 dla odmiany było najmniej strajków od 1947 roku, czyli co się dzieje pomiędzy 2017 a 2018, tak? No i wybory 2000 były 16 prezydenckie. No najwięcej to było to, że w 2018 to było dużo wyborów międzyprezydenckich, no bo wybory prezydenckie będą 2020, wybory prezydenckie były 2016, czyli międzyprezydenckie były 2018. No i w tym momencie socjalistów, demokratów wybrano bardzo dużo do Izby Reprezentantów, także oni tam mają większość. Wybrali bardzo dużo, ponad 300 najróżniejszych polityków w tych senatach stanowych. No i wybrali wielu gubernatorów, między innymi w Wisconsin i Michigan, tam gdzie wybrano Trumpa. Także ta socjalistyczna powiedzmy grupa polityczna w Ameryce nabrała tego rozpędu w 2018 roku. No jeżeli socjalistyczna grupa demokratów doszła do władzy politycznej, no to co się zaczyna? No to się właśnie zaczyna socjalizm.
No i zaczynają się te państwowe związki zawodowe, bo to jest najciekawsze, że ta budżetówka, że związki zawodowe w Ameryce 80% to są pracownicy państwowi. Oryginalnie związki zawodowe to były stworzone, żeby walczyć z kapitalistami, a oni wycwaniakowali to w ten sposób, że po prostu będą związki zawodowe na posadach państwowych. To jakaś jest paranoja, no ale jak, większa paranoja to jest to, że Sąd Najwyższy powiedział, że związki zawodowe nie mogą brać kasy, powiedzmy składek członkowskich dla ludzi, którzy nie chcą należeć do związku zawodowego państwowych pracowników. No bo część ludzi płaci te składki, nic tam nie dostaje. No i ci ludzie za te pieniądze, które zbierają, no to całe te związki zawodowe, no to jest za każdym razem, to jest jedno wielkie oszustwo. Żyją po prostu jak paniska, płacą sobie jakieś niezłe pensje jako obsługujący te związki zawodowe. No jest duża korupcja, jest duże wydawanie tych pieniędzy bez podstaw, no i dużo ludzi mówi, po co mam płacić te związki zawodowe, jeżeli pracuję dla powiedzmy państwa, czy stanu, czy dla miasta. No i Sąd Najwyższy powiedział, nie ma potrzeby, żeby płacić. No i to spowodowało to, że związki zawodowe dostały takiego kopa, no bo one z tego żyją, tak, ta cała grupa tych pasożytów związkowych, no to oni z tego żyją. No i teraz zaczęli patrzeć, gdzie znaleźć nową kasę, tak? Gdzie znaleźć nową kasę. No i tu się właśnie zaczyna, ta rekrutacja się zaczyna, no i nauczyciele, tak? Nauczyciele to jest jedna największa grupa z budżetówki, no i oni już teraz przestali tylko mówić o tym, że nauczyciele mają się być lepiej traktowani i oni traktują po to, żeby te pieniądze szły dla nauczycieli. Oni teraz zaczynają, że jest sprawiedliwość społeczna, że są prawa kobiet, że są prawa obywatelskie, że są prawa mniejszości, że są prawa pracowników, że są prawa mniejszości LGBT i tak dalej, i tak dalej. Są dwie firmy, grupy National Education Association, czyli to jest jedna grupa tych nauczycieli. No i jest American Federation of Teachers, czyli Federacja, Amerykańska Federacja Nauczycieli. No ale one razem tam współpracują. To są miliony nauczycieli, no i setki tysięcy na lokalnych, stanowych, czy tam miejskich grupach. Od 2018 roku, no to oni w zasadzie to synchronizowali strajki w co najmniej 10 stanach i dziesiątki różne strajki w najróżniejszych szkołach, w miastach i tak dalej. Kiedy nauczyciele w Los Angeles poszli na strajk, to oni nie tylko mówili o swoich pensjach, o swoich godzinach pracy i tak dalej, no ale oni włączyli do rozmów nielegalnych emigrantów, czyli sytuację, co na poziomie państwowym, powiedzmy, przekraczanie nielegalnej granicy, oni zaczęli, nauczyciele, wciskać prawa nielegalnych imigrantów do swoich negocjacyjnych takich, tej grupowej, grupowego dogadywania się. Także to jest po prostu nieprawdopodobne. W Chicago też jest trzeci największy w Ameryce dystrykt, czyli powiedzmy no ta dzielnica, czy rejon szkolny, gdzie jest rejonizacja. To jest już drugi raz od 2012 roku. No i oni tak samo oni chcą wciągnąć do tego sprawy jak lokalny przestępczość, nierówność dochodów i tak dalej, i tak dalej. Te sprawiedliwość społeczną do tego wciągają, bieda, no i znowu te nielegalna emigracja. To wszystko jest część tych negocjacji.
ponad tym, co są właśnie pensje i jakieś benefity, czyli te emerytury. No bo 50-60 lat temu to było tak, że jeżeli ktoś szedł do służby państwowej, no to wiedział, że zarabia mniej, ale będzie miał tą bezpieczniejszą, powiedzmy, emeryturę. A teraz przez ostatnie 40 lat to nikt nie mówi o tej emeryturze dużo lepszej, która czeka niż w prywatnych firmach, tylko rozmawiają, że oni nie zarabiają tyle, co w prywatnych firmach. Także ta budżetówka po prostu no jest cwana. No jest cwana i ona uwielbia dostawać pieniądze. No i teraz, jeżeli by wciągnęła w ten swój system tych pracowników socjalnych, czyli tych społecznych, wciągnęliby doradców, wciągnęliby najróżniejszych lekarzy, wciągnęliby tych pielęgniarki, wciągnęliby koordynatorów jakichś tam rodzinnych, także pomocników nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest po to, żeby po prostu tą pulę tych ludzi, którzy będą płacili składki te związkowe, żeby to wszystko zwiększyć. No tyle tylko, że to są pensje, to są pieniądze, to są budżetówka, grupa tej budżetówki po prostu dmucha ten wielki balon bez zgody społeczeństwa, tak? No bo podatnik praktycznie powinien mieć prawo powiedzieć, co chce zrobić i mieć jakiś no głos, tak? Podatnik jest taki, żeby mieć głos, no a po prostu ta budżetówka się rozciąga, no i ludzie muszą po prostu płacić, bo są opodatkowywani na poziomie tym lokalnym i cały ten dystrykt szkolny, który zamiast uczyć matematyki, historii i tak dalej, no to rozciąga się na jakieś, przepraszam, dziwaczne sprawy i ilość tych pasożytów po prostu rośnie i rośnie i rośnie i rośnie bez zgody pracodawcy. Także socjalizm w Ameryce po prostu jest, rośnie na naszych oczach i naszym kosztem. Rośnie po prostu ludzie, którzy są w budżetówce, uwielbiają socjalizm, no bo żyją na plecach tych, którzy płacą podatki i na plecach tych, którzy w zasadzie mogliby mieć coś do powiedzenia, a nie mają nic do powiedzenia, bo w takim układzie jest po prostu to poza możliwością obywatela. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, ale serdecznie zapraszam. To jest guziczek do naciśnięcia, dzwoneczek, dzyń, dzyń. Pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz obserwacje. Polecaj, gdzie się da. Na Facebooku, na Wykopach i wszędzie indziej. Zapraszam na codzienne filmiki bez monetyzacji. Do następnego.